Siemano widzowie, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj wybieramy się na grzyby razem z Julą. Cześć, witam serdecznie. Z moim tutaj gościem specjalnym na dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, znaleźliśmy grę o grzybach, która jest polskiego wydawnictwa, a z racji na to, że my jesteśmy ostatnio wprawieni lekko w temat grzybów, bo co weekend, gdzieś tam w sobotę, niedzielę wybieramy się na grzyby, więc postanowiliśmy wybrać się na grzyby wirtualnie, bo na razie jest piątek. W tą sobotę też idziemy. No, idziemy. I tak co tydzień będziemy chodzić. No i słuchajcie, ogólnie ja jestem na tyle wielkim specjalistą grzybów, ja uznaję się jako znawcę, dyrektora głównego grzybów polskich, z racji na to, że znam się okropnie, naprawdę się dobrze znam. Ja jakbym poszedł sam, słuchajcie, do lasu, nazbierałbym kosz, dwa, może nawet trzy grzyby. A jakie są twoje najlepsze grzyby? Takie czerwone. Takie najulubieńsze. Czerwone. A nie ma ślaki? O, i maślaki, bo ogólnie widzowie, nie wiem czy wiecie, ale ja na przykład jakiegoś grzyba nie znam, to jest to maślak, bo w sumie nie wiem jak maślak tylko wygląda. Tylko nie wygląda jak maślak, Kuba nigdy maślaka nie zna. Gadamy, ale zaczynamy już powoli nową grę. Słuchajcie, ogólnie my nie graliśmy w to jeszcze, ja to dosłownie wczoraj kupiłem, dzisiaj postanowiliśmy, że z rana nagrywamy tą grę. I nie graliśmy, nie chcieliśmy, wiecie, sobie spoilerować i tak dalej, ale... Zaczynamy. Od początku. Zachęcam, jeżeli spodoba wam się film z gościem specjalnym moim, musicie zostawić łapkę w górę, napisać taki komentarz, że na przykład chcielibyście kolejny odcinek z tym gościem, bo ja na grzyby, przepraszam was, sam nie mogę pójść na grzyby, bo nazbieram samych, że tak powiem, szatanów, u mnie się tak mówiło zawsze, jak młody byłem, to na przykład dziadek czy coś mówił, że to szatany są niedobre. Zawsze jak jesteśmy w lesie, to robimy zawody. Kto znajdzie pierwszego grzyba, dobrego. No, i niestety trzy razy przegrałem zawody chyba. A ostatnio ja też znalazłem więcej. No, ale ja znalazłem większego. No dobra, nieważne. Słuchajcie, jeżeli podoba wam się taki koncept grzybobrania z gościem specjalnym, napiszcie to. Musimy jakoś się przekonać wspólnie. Ja sam udało mi się, ale nawet nie wiecie ile czasu musiałem na to namawiać. Nieprawda. No dobra, na akurat na grzyby szybko namówiłem, ale na jakieś inne gry? Na jakieś inne gry było ciężko. Nie, inne gry nie są. I teraz słuchajcie, zaproponujcie w komentarzach. Julio, wybierz się na grzyby. Zrób. Z miłą chęcią. Zrób z Jacobem zawody w następnym odcinku. Z miłą chęcią się biorę. Może właśnie z Julo tak gadaliśmy przed odcinkiem, a może na przykład w kolejnym odcinku, jakbyśmy tu się wprawili już w te grzybobrania i w ogóle, zrobilibyśmy swego rodzaju jakieś zawody, na przykład przez połowę odcinka ja bym zbierał grzyby, zobaczylibyśmy ile ja bym nazbierał dobrych, przez drugą połowę na przykład Julia by zbierała grzyby, zobaczylibyśmy ile zbierałaby. Taką rywalizację, no nie? Ale takie dobra, VS, zobaczmy VS. Jak ta gra. Dobra, ale to kwestia widzów, czy oni będą w ogóle ciebie chcieli tutaj, Julio? Jak nie będą chcieli, to trudno. No nie wiem, ja nie wiem, czy oni będą ciebie tutaj chcieli. Najwyżej powiedzą, nie? To poczekamy, co powiedzą. Ja uważam, że dzisiejsze, że tak powiem, zbiory grzybne będą owocne, ale właśnie z tego, co mi się wydaje, co tam gdzieś czyta. Robimy postać. Ej, a robimy babę czy chłopa? Babę? Chłopa. Nie, dobra, chłopa. Chłopa, a jak go nazwiemy? Czemu panicz? Może być panicz? Jezu Chryste, widzicie, baby to mają jakieś dziwne pomysły. Dobra, włosy, ale... No, dobra, nie, ja mam... Julia, mogę go zrobić po prostu jakiegoś... Żeby wyglądał jak po prostu psychlast, dobra? Jak ja. Dobra, zrób tak dobra, pod siebie, łysy. Zrób. Nie no, ty nie jesteś łysy. Nigdy nie chciałeś być łysy. Pod siebie mam robić? Dobra. O, fryzura na Alvareza. Może rudego go zrobię. A co to jest niebieski kolor? Co to jest? Siwy. A, taki siwy. Dobra, będzie siwy. I teraz tak, własny kolor to nie, odcień. Ojej, kurde, odcień mi się popierdzielił. Który to był? Ten? Czy siwy? Nie, jaki ty chciałeś? Siwy, dobra. Jasność. Jezu. Dobra, dobra, już tego nie zmieniam. I teraz tak, tu twarz nawet można konfigurować. Dobra, ja mu robię twarz. Ej, ale to my będziemy grali tą postacią, nie? No tak. Dobra, to ja mu robię jakąś taką bekową twarz. Zrobię mu twarz za szatana. Śmiesznie wygląda. Dobra. Ale wiesz, chyba, że to będzie my. To będziesz ty. Nie, ty też. Nie. Tak. Ja jak będę grała, zmienię sobie postać. No, ale to się nie da zmienić zapisu. Chyba, że oddzielny na przykład zapis dla ciebie zrobimy. No tak. Ale, no co, niepodobny? Nie. Do ciebie? Tak, podobny.
Ale do ciebie trochę, nie? Nie, do mnie nie. Dobra, patrz. Szerokość brwi. Usta? Muszą być szerokie, powiększane. Nie, wąskie. No to tak, jo. O, no. No, prawie jak ty. Kąciki? O! Kształt. Może jakiś inny kolor brody? Nie, taka jest dobra, szerokość. Czerwony. Zobacz, jak będzie. Ale co, źle jest? Ja pierdziele, jaki nos. Szatan. Dobra, ja już tu kończę to. Wygląda jak grzyb trochę. Julia, i właśnie to z tobą jest odcinek. Mamy 5,5 minuty nagrania, ty gadamy tylko. Ale co ty wybierałeś postać? Jak ma wyglądać? Ale musiałem wprowadzić widzów, że ty się nie znasz na grzybach, a ja się znam. Zobacz, jaka fajna grafika. No lepsza jak na podwórku. Ja mam, byłem ostatnio, wyszedłem na podwórku, mówię, ja pierdziel, jaka słaba, jaka dzisiaj... słaba karta graficzna, nie? Dzisiaj pada deszcz. Bukować, nie wiem, z 3 dni siedział w domu, w ogóle nie wychodził. No, przepraszam, taka jest kariera youtubera. Ciężko pracuję. Ja o, i teraz widzowie macie dowód na to. Ja nie wyobrażam sobie nie wyjść. Ej, ale fajnie. Tylko to nie wygląda jak las. Jakie to zboże? Jakie? No, jakie? Nie wiem, to wygląda jak uschnięta trawa, która kwitnie. Autentycznie. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Poczekaj, co tu jest zapisane? Aby się poruszać, wciśnij WSAD, porusz myszą, wyrośnie... Nie no, naprawdę? Dobra, idziemy na grzyby, słuchajcie. W stronę słońca. Ja zawsze takie porady stare to były, żeby po tych... Po miedzach szukać, ja przy lesie. Ja tutaj będą grzyby. Bo zawsze wszyscy gadali, że w środek lasu się idzie, a tu trzeba po miedzach. To nie wygląda jak les. Patrz! Co to jest? To grzybek! O! Albo pieczarka. Przekręć go. No, no. Ty, no. On jest dobry. No, no. On jest na 100% dobry. Jak go wziąć? Ty. Ej, ale on jest chyba klejący taki. Nie, ale jest dobry. Zobacz, on ma nawet takie od dołu ma... Nie ma jakby prążków. Tylko ma taką gąbkę i właśnie... Ja się nie znam na grzybach, wiecie... ale zbieram takie grzyby. Nie zbieram takich, które... No właśnie, bo my mamy taką zasadę z Julią, że my zawsze jak zbieramy grzyby, to zbieramy blaszki. Wszystkie, które nie mają tych właśnie blaszek, bo te z blaszkami to głównie są grzyby trujące, no nie? A te co mają... To jest muchomor? No, co nie? Zobacz, nie, bo nie ma kropek. Zobacz, jakie mam blaszki. A to nie musi być... To nie jest muchomor, ja go biorę, bo muchomor ma kropki. No, chyba zwariowałeś. O tu, zobacz. Muchomor ma kropki. I tu coś jest? Jakieś takie malutkie. Zobacz, on jest klejący, to nie jest jakiś taki maślak? To jest maślak. No, nie wiem, ja się nie znam, no nie, to wygląda na dobrego. To jest maślak, no. Po prostu jest klejący jakiś. To jest maślak, ja się znam na tym. Bo ja dużo takich grzybów znajdowałem, to kurde... No, gdzie ty idziesz? Wychodzisz z lasu? No idę do drugiego, przez miedzę przechodzę. Grzybiarz tam idzie. Zapytamy, jak połowy poszły, ale widzę, że bez koszyka to chyba w kieszenie napchał. Albo w spodnie. Baker! Patrz, jakim side-eye'em się na mnie patrzy, on po prostu widzi mój nos. Chłop widzi mój nos wielki. Dobra, czekaj. Szukamy grzybów. No ale woli idź. Ja no ale woli. Zobacz, mnie no właśnie irytuje. Bo... Zobacz, tak idę. No to daj, co nie? Ja będę. Nie! No tak. Nie! Zobacz, idę, a jak wciskam shifta, żeby biec, to ekran mi się tak poluźnia. Kuba, jak ty biegniesz, to mi się w oczach. Pieczarki! Co? No? Pieczarka. To jest może jakaś mała kania. A, albo ten drugi rodzaj kani, ten nie ten jadowity. O. Nie, a, nie, to miałem. A dobra, zobacz, to ja biorę te kanie. Dobra, zobacz, się okaże, czy to dobre, czy to złe. Co tu jeszcze może być? Ale w ogóle poczekaj, bo jakiegoś koszyka czy coś my nie mamy, tylko ja tak muszę na pasek to jakby kłaść? No bo no zobacz, ja mam te grzyby wszystkie tu. To co ty w ręku je niesiesz? Dobra, czekaj, zaraz może wrócimy, sprzedamy te grzyby czy coś. Pa, kolejny grzybiarz poszedł. Szuka. Widzicie, to jest mocno ukrywane te... Ej, tu były grzyby, cofnij się. Jakieś, co to jest? Maślak! No nie. Tak, to maślak. Kurka! No tak, gdzie kurka? A co? Kurka tak nie wygląda. A może jakiś ryc? Nie, kurka, to są kurki. Chociaż kurki. Ja nie zbieram takich grzybów. Ja normalnie, blaszki. Ja bym zbierał, jakbym sam chodził na grzyby, ja bym zbierał, bo to są kurki. Albo to są kurki, albo dobra, maślaki. Dobra, idź, zobacz, skąd mamy koszyk jakiś wziąć. Nie, bo to trzeba sprzedać teraz. I za dobre grzyby, tutaj chyba jest tak, że się dostaje, ja coś tam czytałem, że dostaje się pieniądze, jakieś punkty, no, umiejętności. 300 zł? No to jest nasze konto, a to jest nasze konto, mamy 300 zł na koncie, a punkty 0, to są takie punkty doświadczenia chyba, czy coś. Dobra, idziemy. Polumes! Jaki fajny.
Ty, a będzie można nim jeździć? Wsiadasz ty, wsiadasz ja i jedziemy. Można nim pojeździć? Nie można nim jeździć, co? Nie wiem. O, grzyby ci by wypadały na najlepiej. No nie, bo chciałem do... Poczekaj. Użyj caps lock, aby przyłączać się pomiędzy chodem i biegiem, wciśnij shift, aby użyć speed... Aha, czyli jak ja wcisnę caps lock, to jest jakby bieg. A z shiftem to jest sprint, dlatego mi się tak obraz przestawia. No mi bardzo się przestawia. Dobra, poczekaj, to rozumiem. Bierzemy tego grzyba, bo się zagubi. Ej, koszyk. Aby złapać koszyk w rękę, podnieś go nosem, nie wciśnij G. No i mamy koszyk. Ale jaja! Ej, a gdzie mi ten grzyb wypadł? Nie wiem. To był dobry, bo to był podgrzybek! Masz jakoś... Czy to... Nie. Nie, ja miałem grzyba. O, jest. A jak mam teraz go wziąć? Takie małe, że aż ich nie widać. Jeśli trzymasz koszyk w ręce, możesz umieścić w nim grzyby, wciskając F, poziom zapełnienia koszyka widać. Czyli poczekaj. Klikam G i teraz... I co? Nie wiem. Może trzeba odstawić koszyk. Ale gówno. I teraz przenieść do koszyka. Tak. No właśnie. To poczekaj, muszę to powyrzucać. Dobra, jak się wyrzu... Chwila, ja chcę, żeby widzowie wiedzieli, że zawsze jak idziemy na grzyby, to zawsze niosę koszyk ja. I ostatnio nazbieraliśmy dużo grzybów i on był już tak ciężki, ale nie, ja do końca musiałam nosić. Bo Kubuś panić. No to sorry, równouprawnienie to jest równouprawnienie, a no nie, ale że... ja za każdym razem niosę. No to sorry, ja po prostu jestem lepszym szukaczem. Wątpię, jak to ja znalazłam więcej. Ej, no grzyby mi wypadają z tego kosza. Kuba, ty tam masz połowę niedobrych. To są dobre... Jezu, Julia! No dobra, zbierasz ty. A na mnie przyjdzie czas. Może to jakiś maślek rośnie. Dobra, przeskoczyć muszę. Dobra, gdzie można sprzedać te grzyby? Czekaj, wciskając C, aby kłócać po liście do samochodu. Zajebiście. Piwo? Piwo! Nie, no nie, piwo nie. Piwo, moje paliwo. Aby jeść, pić, ciśnij przycisk E. Wypiłem te piwo. No to nie możesz jechać. Czemu? Bo nie. No nie, bo to była przekąska. To nie ma co innego. Poczekaj, czegoś i co? Innego? A gdzie mam te grzyby sprzedać? Co to jest? No nie wiem. Kiba. Ej, no to gdzie mogę te sprzedać te grzyby? Dobra, i jeźdź samochodem. Jeżeli posiadasz pizzy, to pojazdu ci... A może ten koszyk zamontuj w samochodzie? Tu mam. No. Nie, ja go... I jedziemy. Mam w kieszeni ten koszyk. Gdzie? Czekaj, enter. Ole, muza gra. No słuchaj. Dobra, daj mi. Nie! Wyciągnij smartfona, przycisk H i otwórz mapę, którą celem... O! Czyli mamy, mamy oznaczone jakieś miejsce, gdzie mamy jechać, a my na grzyby poszliśmy. Znów grzybów. A czekaj. A ten koszyk jest? Gdzie? Ikoną pucharu. Gdzie mamy ikonę pucharu? Nie wiem, strasznie nieintuicyjne to jest. Czyli muszę jechać prosto, później w prawo. Tego nie da się jakoś przybliżyć? No nie wiem. No dobra. Kurde, muza gra. Grzyby się wy... Mam nadzieję, że tu nie ma uszkodzeń. Mam nadzieję, że tu nie ma uszkodzeń pojazdu. Czerwone? Jedziemy. Mandatów też tu chyba nie ma. No ale no to tak, będziesz jeździł? Dobra. Teraz się czuję, jakbym z Julią jeździł w realu. Naprawdę? Dlaczego? No dobra, żartuję. Ja naprawdę jeżdżę tak źle? No dobrze jeździsz. Ja po prostu nie lubię jeździć z nikim oprócz siebie. Nie, ja po prostu jeżdżę w nagłych sytuacjach. Jak Kubuś nie może. No bo taka jest prawda. Ja ogólnie nie potrzebuję kierowcy w momencie, gdy nie jestem w stanie upojenia alkoholowego. No, no taka jest prawda. Pa, festing grzybobrania. Czego? No nie wiem, co to jest. Idę. Jak mi się? Grzybobranie. Dobry! Porozmawiam z Krzysztofem.
O co to jest? Aż zero punktów masz. Panicz, ja nawet nie ogarnąłem, że to ja jestem. Zobacz. Tu, weź, zobacz tu. Co to jest? Gąska, siarkowa, minus. Minus 10 punktów, minus 42 50. To jest w ogóle coś takiego jak jest gąska siarkowa, gołąbek wymiotny, muchomor, goryczak żółciowy, zobacz, krowiak powinięty, lisówka pomarańczowa, mleczaj, wełnianka, zobacz, muchomor jest cytrynowy, czerwony, plamisty, zielonawy. My mamy takie grzyby w Polsce, czy my jesteśmy za granicą? Jak my mamy to pojąć? I zobacz, normalnie dostajemy ujemne punkty za kilogram. No to zobacz teraz. Znalazłeś, i kasę. Znalazłeś rydza, tak? Tylko ja się nie znam. I zobacz, i tu masz mleczaj rydz, który jest dobry, a tu ze złych masz mleczaj wełnianka, czyli jest zły. Ciekawe. A gdzie jest mleczaj rydz? A, tu jest. No. 136! A czekaj, co tu jest? Smart wyniosły. To, smart wyniosły, zobacz ile, 340. Nawet nie wiem, jak on wygląda. A muchomor zieloniawy tu jest najwięcej, bo to pewnie taki najbardziej oczywisty, nie? Dobra, posłuchaj, walimy te grzyby tu. Ja nie mogę, się czuję jak na lotnisku. No, daj, przesyłuj. Ale czekaj, można to dać tak w koszyku? A to co, wysyłać? Grzybomat! Ciekawe, czy koszyk zwrócił. Ej, to może ja miałem z kosza to wysypać. I co tu wychodzi? Tu wchodzi, a... O, coś dobrego było, coś dobrego było. Patrz, muchomor. A tu wychodzą złe grzyby chyba. Widzisz? To nie była Kania. W takim razie. Nie wiem, weź ten koszyk. Ty masz 22 punkty. 365. A poczekaj, a te złe co? Co z nimi? Ja nie wiem. To lepiej ich nie dawaj, bo będziesz miał ujemne punkty. Nie, bo może ich po prostu nie przyjęli, wiesz? A czemu? No bo takich nie przyjmują. Czekamy na weryfikację. Ty, ja jestem już na topce. No. A jeszcze nie jestem na topce. Z topki to ci dalej. Ej! To trzeba wyrzucić tych grzynek. Punkty mi zabrali. Ile mi punktów zabrali? 22 miałeś. No to mam 8 i zabrali mi hadychę. Pieniędzy. Nie. To Alvarez idzie. Do dziwisza podobny. Dobra, ty, jedziemy na grzyby chyba, co? No. A co z tamtymi grzybami? Czekaj, piwo? Nie, piwo, co on staw? Co z tamtymi grzybami? No nie, bo to jest haśmietnik, wiesz? A gdzie masz koszyk? No mam tu. A, okej, okay, dobra, to idziemy. I co, i teraz idziemy? A tu nie można do lasu iść na jakiegoś grzybobranie i od razu grzyba przenieść. Ej, atlas grzybów. Z grzybami nie ma żartu, zbieranie ich może być świetną zabawą, jednak każdy grzybiarz musi... Ty, ale Polak to nie czyta tych, jak to się nazywa. No i właśnie, i zbiera. I zbiera wszystko, tak? Blaszki, rurki, słuchaj, proszę ja ciebie, o pierścienie, grzyb trujący. Grzyb śmiertelnie trujący. Ej, to tu sobie można nadrzewne są w ogóle jadalne? Tak. Ja nie wiedziałem. Tak, tak. Borowik, borowik sosnowy, szlachetny. A myślisz, że ten co ostatnio w Realu znalazłeś, no to jak to był? Ten zdechły. Duży, ten duży. Ten duży. To był albo siniak, albo grzyb. Nie, no nie. No to jaki? O czym ty to mówisz? To nie był jakiś borowik właśnie? A, może borowik. No to o, coś z tych trzech. Dobra, jedziemy na grzyby. Mi to się wydaje, że Kuba na grzyby to rowerem co najwyżej powinien jeździć, a nie samochodem. Kurde! Mam nadzieję, że to dobre mechaniki są w tej grze. Dobra, jedziemy do jakiegoś dużego lasu. No co? No takie dużo. No już myślałem, że mi jedynka nie działa. I co, i ty prosto do lasu wjeżdżasz? Już połowy grzybów nie ma. Połowa przejechała. Dobra, gasimy. Idziemy na grzybobranie, kurwa. Szukaj, Julia. Bo ty w ogóle no nie rozglądasz się. Jak szybko chodzisz, no to ja nie widzę. A to nie jest jakiś gołąbek? Jadalny? Ej, co on taki zielony? Ty, jadalny, bo to jest ten. Zieliniak. Zielonka? Zielonka, no. O. Ta mapa z Farmiga. A ten? Też taki. Nie wiem, ja się nie znam w ogóle. Nie, ten jest dobry, ten jest dobry. Pokaż go od spodu, jaki on jest.
Mhm. On ma blaszki? Ma blaszki. No. No. To dobry, to dobry. Dobra, odwróć ten kosz. On dobry, nie? Jezu, jakie to jest takie nieintuicyjne strasznie. Dobra, szukaj. Widzisz, ja znalazłem dwa, a ty? No ja nie jestem w stanie. Amaturka, amaturka. Tak żeby w ogóle w tej grze zostać mały. No tego nie bierzemy, bo będziesz miał ujemne punkty. I pieniędzy nie dostaniesz. O! O! Tego bierzemy, bo to jest... To borowik jest. Tak, tak i dzięki. Zieloniak. I kurka. Gdzie górka? Nie, ten to chyba nie, nie dalej, tego co? Nie, nie brała. A czekaj, sprawdzimy atlas. On taki żółty. O, 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 o! Co to jest? Co to jest? No nie wiem, czy to dobre, czy nie. O, 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 co to było? Kania! Kania no. No to a czemu tam to nie było kania, co ja zebrałem? To zobacz, tu ty, widzisz tu... A to nie muchomor, tylko to gołąbek wymiotny. O, ten jest dobry. To czyli ten zielony git. No. Okej. Okay. A jak on się nazywa? Gołąbek zielonawy, okej. Okay. Widzisz, dobrze mówiłam, że gołąbek. Trochę się znam. Poślasz babka. A ten to jest taki żółty, to co to może być? Takie grzyby są jadalne? Fioletowy? Ja nie mogę. To jest taki są. A weź, poczekaj. A to co to było? Lisówka pomarańczowa. I widzisz? Nie jest dobry. Czyli to był właśnie taki podobny do tego... Maślak to jest, to był maślak. To tamten może był ryc, tak? Bo był dobry, który daliśmy. Ty, no to chyba tak. Dobra, poczekaj. Ty. A to jest jakiś muchomor zielonawy jeszcze. W sumie... Nie wiem, dużo jest podobnych do siebie. Czyli ja tu może muchomora wsadziłem? Nie, te są chyba okej. Okay. Ten nie muchomor? No nie wiem. Dobra, pakuję to. Wiesz, że będą problemy. Weź, szukaj jakichś brązowych, a nie jakichś zielonych. Ale... Jezu. Grzybobranie to jest grzybobranie, a nie... No tak. Sranie w manie. No to rozglądaj też się, a nie... Wszystko jest jadalne, ale tylko raz. No... Tak. O, ten zoj... To jest no, koźlak. No, ten jadalny. Jezu. To jest koźlak, Kubuniu. Tak, jaki koźlak, jak to jest podgrzybek? Co ty gadasz? No to pokaż atlas. To jest podgrzybek? Nie, taki ostatnio znaleźliśmy nawet w lesie. To jest... Nie, ja widzę... Z jasną to jest podgrzybek, to jest podgrzybek. Nie. Tak, to jest podgrzybek. To jest trujący. Czemu? To jest trujący, jak to jest normalnie zielonka? Nie wiem. No dobra, zbieraj. Zobaczymy. To jest zielonka. Zobaczymy, co wyleci. Z koszyka. No już się nie mieści, chyba musimy jechać sprzedać. Ale ja czuję zarobek. Ja będę zaraz drugi samochód kupował. Ale zauważyłeś, że ty nic nie możesz znaleźć? Ja najlepiej znajduję? No ja nie jestem w stanie znaleźć, jak tak szybko chodzisz. Nie no, tego nie zbieraj. No jak? To jest ryc. Maślak. Ale... Nie, maślak. Maślak to jest. Na pewno. A to? O, a to jest ta zielonka. To jest dobre. No ale pamiętasz, że były dwa rodzaje ale... ryców? Nie, bo to był inny rodzaj. To jest no dobre. Nie, jeden był trujący, a o. Drugi nie. Ale te są dobre, naprawdę. Dobra, tobie się już nie mieści w koszyku, już idziemy. Mieści, 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 ja tu nazbieram. A gdzie jest samochód, powiedz mi? Uuu! Patrz! No i to jest znowu taki sam, no Kuba nie zbieraj tego. To jest kurka! Proszę cię. To jest kurka, tylko przerośnięta, naprawdę. Weź ty dajcie jakiegoś myślaka. Mam, kania. Nie wiem, czy to kania. To jest kania, bo tu jest całe siedlisko kani, zobacz. Bo ona ma, o, widzisz? I ma taki pierścionek. I ten pierścionek normalnie tak chodzi jakby i... Kania, to jest kania, na pewno. Dobra, ja na kaniach się znam jak... Zobaczymy. Ja się, nie, to, no to od razu ci mówię. Dobra, to ja biorę to na pasek. Bo to są kanie, na 100%. A gdzie jest koszyk, Kuba? Poleciał. Poleciał, no ale go poszukamy. Nie, on już chyba tam w dół. Serio? Jest. No nie wiem. Gdzie jest koszyk? I wziąć babę na grzyby, nie? Ale co ja zrobiłam? O, jest. O, jest tu.
Ale to co się z tym gruszy? Ja to bym nie chciała. Maślak, maślak. Ja to bym nie chciała po takich terenach chodzić na grzyby. Ja bym chciał, zobacz. Ja lubię jakieś mech, są brzozy. No nie, no ja na mchu też najbardziej lubię zbierać. Tylko że zobacz, jak masz mech, to tak nie ma takich terenów. Znaczy nie ma takich grzybów. Dobra, co, już idziemy? O, możesz jeszcze jednego grzyba, tak? Mogę, ale będę go w ręku trzymał, to będzie mi niewygodnie kierować. Okej. Patrz, jak biegnę, to normalnie mi koszyk tu lata. A gdzie ten samochód? No nie wiem. Dlatego się w lesie nie parkuje. O, jest. Zobacz, woda nawet jest. To jest strąg, ciekawe, tu jakie pstrągi pływają. Ja to mam marzenie w ogóle kiedyś na pstrągi pojechać sobie połowić. Tylko Julia mi nie pozwala już siedzieć na rybie, mówi, że ja na rybach tylko piję. Co? Ostatnio byliśmy na rybach i nawet nie siedziało. O, no właśnie, Julia złapała nawet dwie ryby. Dobra, jedziemy. Tylko gdzie to się jechało do tego? Nie wiem, na to. Dobra, i w lewo. I ja na drifcie tam wejdę na ręcznym, patrz. Patrz teraz. Wow! Kurde, w wielkim stylu. Dobra i teraz tak, kurkę. Tak, kurkę. Jeszcze ja takiej kurki to nie widziałam. Ile masz tych grzybów w ogóle? No tutaj miałem 8. A w tym koszu? A w koszu nie wiem. A to cały kosz się daje. Dobra, zobaczymy co wyjedzie. Mówiłam, że są złe. Te są złe? No. Zobacz, ale ile masz... Nie, oni może się pomylili. Nie, no nie, bo będziesz miał punkty znowu. Ale to co, serio, ten zabieraj był zły? To. Ten tak, był zły? Tak. Ej, no co jest? Czyli to też nie była zielonka. I to nie były rydze. No to ja więcej nie zbieram takich gównianych grzybów, wiesz? Minus 7 punktów masz. No to ja więcej nie zbieram z tobą jak grzybów takich gównianych. Ale to ty zbierałeś. To by się one podobały i tak je zbierałeś. Nie, one się nadają co najwyżej do śmieci je wywalić. Nie, gdybym ja zbierała, to tam. No, gdybyś ty zbierała, to byśmy nie mieli żadnego grzyba. Naprawdę? Ja bym zbierała same dobre. No jakbyś nie zebrała nic, to też można a powiedzieć, że zebrałaś dobre. Koszyk? Mam. A czemu masz minus 7 punktów? No bo mi tak doradzasz głupio z tymi grzybami. Zbieraj same punkty. Siedzimy godziny, zarobiliśmy 195 i jeden punkt na minusie. No, bo ty to byś tylko takie ozbierała. Tak? Tak. To chyba ty byś zbierał, bo one to się tobie najbardziej podobają. Jadalny? Nie. Nie wiem, w ogóle jakieś te lasy są bez grzybów. W ogóle te lasy nie wyglądają jak lasy. No nie bierz tego. Sprawdzam, tylko się upewniam, Jezu. A może akurat jest jakiś jadalny, co tak wygląda? Tylko raz. A ten? Dobry. Ten dobry! No ten dobry. Bo ma gąbkę na dole. Gąbkę. Ale nie wiem czy on. A gdzie mój koszyk? O. Z góry wygląda trochę dziwnie. Nie, ale będzie dobry. No tak, no to jak ty to byś w ogóle nie zbierała. No ale ja nie wiem, to ty tak szybko chodzisz po lesie, tak nie chodzisz szybko. Bo ja po lesie wolniej widzę, a ja tutaj mam szybką reakcję. Ja już mogę połowę lasu obejść, a kurwa się w jednym miejscu kręci. Julia, no to jak ty, ale no i to po co ty tak latasz szybko? Ty nawet nie nadążasz, mi się wydaje, że my nie znajdujemy grzybów, bo ty po prostu chodzisz i je zdeptujesz wszystkie. No nie, ja znajduję grzyby, zawsze. No, tak, ale pewnie jak tak chodzisz szybko, nie, to zdeptujesz jakieś. A ty się kręcisz w muchomorach. I moim zdaniem właśnie tacy ludzie tak szybko chodzą, powinni mieć zakaz w ogóle chodzenia po lesie. Tak, a tak. Jak to dopiero samochodem wjechałeś w ten las? Słuchaj, chodzę po muchomorach. Tak, widzowie, bo jak ja zobaczę muchomory, to ja wiem, że to jest siedlisko grzybni i że ja wtedy tam robię tak... I ja czuję zapach. A mogę ja? Grzybnie czuję wtedy tam i ja wiem, że tam jest szansa, że ja znajdę tam jakiegoś prawdziwka albo coś. Nie, Jula, w tym odcinku ty nie możesz chodzić. No, jak zostawił lajki, to będziesz mogła w kolejnym. Ale ja chcę w tym. A jak nie dobra, zostawiam, to jest... Możesz, to no to nie już będzie. Nie będzie ciebie na tym kanale. No ja... Co? Proszę, zobaczmy, jak Julia znajdzie grzyba. Ja nie jestem wprawiona w chodzenie w grach. Pamiętam, jak graliśmy w My Summer Car, tak? Tak, tak i rozwaliłaś mi samochód i spłonął. A no, tak było. No. Jeszcze zapisałaś mi grę chyba wtedy. A prosiłem, nie robić tego. No zobacz, to jest twoja kurka chyba. Albo twój maślak.
Ty się denerwujesz. Słuchaj, nie. Go. Tylko co? Zobacz, jaki grzybiarz! Zobacz, jak go wziąć. Zobacz, jak go tu włożyć. Jak go tu włożyć? No, nauczysz mnie? Ja nie wiem jak. No halo. Halo. Proszę mi włożyć grzyba do koszyka. Nie, to nie jest jadalny. No, no co? Nie, no nie. No zawróć się po tego grzyba, proszę cię. I gdzie on teraz jest, dorzuciłeś? I właśnie z Kubą jest taka robota w lesie. O cholera, serio. Kuba, jutro jak idziemy do lasu, ty bierzesz swój koszyk, ja biorę swój. Ja nie będę nosiła twojego pytania. No to ja nie pójdę do jazdu do tego lasu. Chyba, że sobie pieszę, nie ja mam iść do lasu i się koszyk nosić. Gdzie jest mój grzyb, się pytam. Leciał. Co? Masz szukać tego grzyba. No nie ma. Dobra. Nie, no nie no. Dobra. On... Dobra, widzowie, i tutaj mamy. Ja znalazłem dwa grzyby, a Julia nic. Jak tak będzie, to ja już co nie gram. Zobaczysz, że ja jutro znajdę więcej grzybów niż ty w tej grze. Dobra, dobra, no. Gdzie... Nie, masz się wrócić po mojego grzyba. Nie. Tak. Nie. Dobra, wiecie co widzowie, ja nie rozpaczam, bo Kuba i tak ma minus 7 punktów. A ty masz... A, jest koszyk, okej. Okay. Nie, no to był ładny grzyb, wiesz co? No ale wypadł mi! Nie. Jezu, wypadł mi! Oglądałem go i... I co? I wypadł. Toż niecelowo, Jezu, no to można nawet cofnąć film, zobaczyć. Swoją drogą widzowie, jeżeli jesteście zainteresowani naszym... grzybobraniem z jutrzejszego dnia, możecie wpaść na nasze Instagramy i zobaczyć, na pewno wstawimy na relacje nasze obfite połowy. Ciekawe, czy nam się coś uda. Link do mojego Instagrama macie w opisie, a na moim Instagramie w bio macie link do Instagrama Julii, także znajdziecie, kto będzie chciał. Nie ma tu grzybów już, tu chyba raczej grzybobiarze. Wróć się po mojego grzyba. Julia, ale ja nawet nie pamiętam, w którym miejscu już nim rzuciłem. Znaczy, nie, no w którym to... miejscu mi wypadł. Nie, no takiego to nie wiesz. Ten jest zły? Tak. Nie, ten może git nie, jest. Nie, ja wolę ich nie zbierać, ja tylko wolę te... Nie, nie, ten jest git. Ten jest git, nie naprawdę. Nie zbieraj tych z blaszkami, proszę. Ten jest git, bo ja widziałem w tym atlasie, bo nie jest to git taki, co ma tam te takie pierścionki jakby na dole, a ten jest git. Naprawdę, to jest... Nie, nie, nie. Nie. Kuba, te grzyby już powypadały dawno. Ale ten jest trochę inny. Bo pamiętasz, tamten był od spodu poryć? Nie, no to jest maślak. To jest muchomor. Nie, muchomor ma tutaj takie jakby, taki to pierścionek. Jest muchomor. A pamiętasz w lesie, że były takie czerwone, czerwone bardzo, no. Takie krwiste, a też były takie jaśniejsze? I to właśnie takie większe, jaśniejsze. To co, nie brać? Nie. Nie no, powiem ci, że same jadalne grzyby zbierasz. O, zobaczcie co Jula wsadziła do koszyka. I idź z nią na grzyby, ej, nie? Czy ten koszyk jest dziurawy? Czy mi się wydaje? Nie, on po nie. prostu przez ziemię przesysa się. Jelo, to już jest hit w ogóle. Żeby zamiast iść do lasu, kupować grę i szukać grzybów w grze. To jest już po prostu hit. Ale to ty mnie zaprosiłeś. Ja chociaż w sumie... Ja przyjęłam zaproszenie. Znając tak? twoje umiejętności, Julia, to jest bezpieczniej z tobą grać w grę niż z tobą iść do lasu. A dlaczego? Przed chwilą wsadziłaś czerwonego grzyba do koszyka. Ja, tak? O, zobaczcie co ona bierze do koszyka. Patrzcie, to nie ja gram, to ona. Widzicie? Wiecie co? Gdyby czerwony grzyb... Zobacz, jaki grzyb brązowy. No, o, jakie patrzę. Gdyby czerwony... To jest podgrzybek! Nie, to jest może jakiś... To jest podgrzybek! Ale ten pierwszy miał taki... Ryc! Nie, no ten jest niedobry. Poszukaj więcej tych brązowych. Wiecie co, gdyby Kuba... miał możliwość zbierania czerwonych grzybów, to on by... To on by zbierał wszystkie, bo tak ostatnio dużo było w lesie. Ej, ale w Kuba ogóle... Kuba ciągle siedzi w muchomorach. No bo ja wam mówię, że jak ja czuję grzyb, nie? To mi się wydaje... Czuję podgrzybka i ja robię tak, patrzcie. Teraz czuję tu grzybę. Grzybnie. I teraz patrz, tak o... I nanosi mnie na grzyba i widzisz, tak o, a? Tak nie, mam. Nie, ja nie czuję, wiesz. Ja jestem na końcu lasu, a Kuba woła, Jula, chodź do mnie. I ja idę i on mówi, czujesz ten zapach? Czujesz zapach grzyba? Ja mówię, tak czuję.
Aha, i tak mi gadasz na odczepnego, że czujesz, a tak naprawdę nie czujesz, ale tak? Ale czego mam czuć? No grzybnie, no to czuć! Muchomora? Ogólnie, to jest taki zapach taki ogólnogrzybowy. No tak, bo jestem w lesie. No. No to nie wiem, to czyli okłamywałaś. No to dobra, to ja teraz będę weryfikował prawdomówność swoją. Dobra, idź, sprzedaj te grzyby, zobaczymy ile na minusie będziesz miał. Nie będę miał na minusie. Poczekaj, mamy... A, mamy pełen koszyk? Dobra, ale jeszcze na pasek mogę pozbierać. Ej, a co w ogóle za te pieniądze się kupuje? Może jakiś samochód drugi. No po co mi samochód, jak ja tego jeszcze nie zdążyłem rozwalić? Dla mnie, drugi. Rower. Dla ciebie, no. Babo. Ej, to jakieś jegody? Zobacz, gdzie? Ej, serio jegody? O tej porze jagody? Ty, ale ostatnio jak w lesie byliśmy, to były jeszcze takie poschnięte jagody, nie wiem czy zwróciłaś uwagę. Zobacz, jakie grzybki. No ładne, ładne. A czemu takie małe? No nie, no ten jest taki byczy. Trzy są, cztery są. O, pięć jeszcze tam! Zobacz, ich jest. Sześć, więcej. Dobra, to poczekaj, bierzemy. Tu. Tu jeszcze! No i jeszcze dalej. Jeszcze tu dwa. I tam pod drzewem, patrz. No. Tu trzy, cztery tu są. Jejku. I to jest tak jak w realu, nie? Schylasz się po jednego, no, dwa, a czasami no. Masz tak, że wiesz. Jeden za drugim, ty, za to zarobimy. I zobacz, tak idąc, to ciężko jest zobaczyć te małe, nie? Kurde, nie zmieszczę już tego, co tu jest. Co, już się nie da? No a gdzie jest koszyk, Kuba? Kurde, to ja nawet nie wezmę tego koszyka pewnie. A czemu? Ej, jeszcze mieszczę do koszyka. No. Ej, to zmieszczę. Myślałem, że on pełny jest. A czemu nie mogę go podnieść? Do grzyba jasnego. Bo jest to drzewa. Co już? No nie, nie mogę go podnieść coś. No trudno, może się przykleić. Jak ja bym chciała jutro takie grzyby obok siebie znaleźć. Ty, ale ciekawe czy będą teraz. Chociaż ale ty, w tamtym tygodniu rzeczywiście trochę znaleźliśmy grzybów. I to takich rzeczywiście jadalnych, nie? Jak byliśmy w lesie, to właśnie w tamtym tygodniu, to ja miałam trzy takie grzyby obok siebie. I to też spore. No. Ty, jeszcze się mieści do tego koszyka, zauważ. Tu trzeba, ja tu czuję grzybnie, tu trzeba poobchodzić, tak sobie na spokojnie ten teren. Tak trzeba popatrzeć grzybnie sobie. Grzybnie, to ty jutro będziesz czuł muchomorek. Dobra, widzowie, powiedzcie w komentarzach, bo ja widzę, że tu naśmiewania tylko idą przez w najbliższym czasie. Powiedzcie mi, czy jak wychodzicie po lesie, to nie robicie właśnie tak, że jak zobaczycie, wiecie, duże siedlisko, nawet jakichś niejadalnych grzybów, to sobie tak chodzicie wokoło tego, no bo kurde, przynajmniej wiecie, że w tym terenie grzyby są, że tak powiem, zainteresowane rośnięciem, tak? No nie wiem, ja tak robię. Tylko, że wszystkie grzyby są niedobre w takim miejscu. No, a tam. Rzadko jest. Maślak! To jest prawdziwy maślak! Nie, gołąbek. No i właśnie on jakoś dziwnie wygląda. Nie, 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 ten to gołąbek jest. To nie jest gołąbek. Jest! Nie. Gołąbek to jest. Czekaj, dalej. Ja... No, czuć. To jest gołąbek. Albo maślak. Albo rys. O! A nie, to gałąź. Szukaj, babo. Co? No szukaj. Ale to też szukasz. Zobaczymy, co to jest w ogóle... Kurde, już tydzień się... tydzień wam pokazuję. Miałem to pokazać i zapominam zawsze. Patrzcie, co wzięliśmy ze sobą do lasu. No nie, pokaż to. Nie. Dlaczego? Nie. Czemu? No nie. No pokaż to. Nie. Dlaczego? No dobra, pokażę. To co Kuba zawsze bierze do lasu. No zawsze trzeba wziąć do lasu. Zawsze. Zobaczcie. Moim zdaniem to jest obowiązkowy ekwipunek, jak się idzie do lasu. Nie uważacie tak? Koniecznie. Dobra, daj to. Gramy w grzyby. To nie jest gra. A co? Jest życie. Życie to my jutro będziemy mieli. Życie jak w Madrycie, słuchajcie. Ja lubię zbierać grzyby. O, proszę bardzo, no. Proszę bardzo, kurka. Elegancki. Gołąbek. Wcześniej, tak, gołąbek. Maślak może jeszcze. Nie, ale to jest jadalny. Te brązowe są ładne. Ja takie grzyby zbieram. Nie szeleś tym. Ty. Nie, no te lasy to mi się nie podoba. Gdzie mamy samochód? A, tam, na targowisku, tak? Bo ja nie jechałem teraz. No ja nie wiem. Chyba nie jechałeś. Czemu nie mogę wziąć kosza? A co to jest napisane? Mały koszyk.
jest jakiś duży koszyk. Tu myślisz, że da się kupić większy koszyk? Nie, no zobacz. Weź go, opuść. I zobacz, mały koszyk. No. Ej, dawaj, idziemy zobaczyć, czy da się kupić jakieś te rzeczy. Idziemy? No ale zbierze się trochę grzybów. No ale jak nie ma? Jak nie ma? A widzisz gdzieś? No chyba tu jest więcej grzybów niż... normalnie. O. Ostatnio chodziliśmy ile? Z 3 godziny, tak? No tak z pół kosza udało nam się zebrać takiego sporego. No ale sporego, ogólnie tych grzybów nie było dużo wtedy, tylko one po prostu były duże, nie? No, były duże, właśnie. Nie podobają mi się te lasy. Jakieś no, takie skaliste. Bym chciała pojechać do jakiegoś takiego... Jak my... O! Grzybiarze! No. Grzybiarze, co? Dobry? Dobry. Chyba, nie wiem. Ale mamy farta teraz do grzybów. Nie wiem, czy to dobre. Dla mnie dobry. On jakoś wygląda z góry dziwnie. Nie, on dla mnie wygląda jak maślak. Nie, no to maślak chyba nie jest. To jest maślak. To jest maślak, serio. O, masz, no jest maślak. I zobacz, gdzie one rosną, w jakichś kamieniach. No to maślak jest, serio, Julo. Wiesz, ja... Dobra, idź może jest szerej. Ty, a żeby tak w ogóle do lasu chodzić, ale w ogóle bez kosza, co nie? Tylko jakby z samym sobą napadać grzybiarzy i ukradać im grzyby. Nie wiem, czy to dobry pomysł. A wiecie, że ostatnio Kuba mi tak w lesie powiedział? No co? Tak? Chodziło dużo... No bo, kurde, ludzie chodzili. Dużo ludzi chodziło. Ludzie chodzili. No ja się zastanawiałem, po co ja mam tych grzybów szukać, skoro ludzie je znajdują. Nie, ale tam, no tak powiedziałem, bo wiecie co? Ostatnio widziałem na internecie jakieś tam ogłoszenie, że ktoś, nie wiem gdzie to było, chyba na Facebooku, że ktoś chciał... Muchomora jeszcze zbierz, będziesz miał więcej, że ktoś chciał skupować grzyby chyba po 28 zł za kilogram, coś takiego, no nie? I ja sobie tak myślę, kurde, no to tych kilogramów może było natrzaskać, nie? To my już w koszyku sporo mieliśmy, ale oczywiście ja musiałam ten koszyk nosić, bo palnicz sobie ty, sam chodził. Ale kto ten koszyk wziął do tego lasu? No, a to w czym ja miałam te grzyby trzymać? W kieszeni? Ja nie lubię grzybów jeść, nie musieliśmy ich zabierać. Ja mogłem je sprzedać na Lix. To no ja też, tu? Ja też nie lubię, ale na przykład lubię... Nie wiem. Nie, ale na przykład taki sos do karkówki, taki coś to dobry jest. Albo na przykład jakaś jajecznica z kurkami. Ty, patrz, tu normalnie jest ta myjnia. No. Beata. No cześć, Beata. Ja też nie lubię tak grzybów jeść, ale ten... Na przykład lubię suszone i do czegoś dodać. To jest wtedy taki... No dobry smak. Nie wiem, gdzie jest... Nie wiem, gdzie jest ten skup. Gdzie jest twój samochód? Tego też nie wiem. Gdzie jest twój samochód? Tam jest chyba skup, bo chyba go tam zostawiłeś, czy nie? No to lepszy rys niż nie! Nie, a to? Le! Nie. Pieczarka! No, dobra, bierzemy pieczarkę czy tego rydza? Nie, jest jakaś purchawka? Jak to się... No, a, nie. A może pukawka, no. Co? Dobra, ale to jest rydz. Lepszy rydz niż nic, jak to mówią, słuchajcie. Nie, no wyrzuć to. To jest dobre! Proszę cię. No to zobacz, że to nie ma tej siatki. No zobacz, skup. Co to? Widzisz? Patrz, osiągnięcie, nadepnij na purchawkę się. No właśnie! Ja pierdzielę! A wiesz, jak to się stało? No. Bo ja chciałem go przybliżyć, co nie? I po prostu wziąłem go tak, patrz. Ej, dobra. O, tak o zrobiłem. Gdzie jest tak go oddaliłem i tak mocno przybliżyłem, co nie? No. I rozbiłem go sobie o mordę jakby. Ja nie mogę, o ten nos pewnie. No! Ty, to dobrze, bo kasy jest stracili. A gdzie jest twój koszyk? Tu jest twój koszyk? O, tu mam. Okej. Okay. A ty nie miałeś więcej w koszyku? Nie, no mam cały koszyk, mam pełny, wypełniony. Już na nie masz na więcej, no. Tak? Okej. Okay. Dobra, to najpierw zrzucamy te grzyby, które są na pasku, bo one są pewne. Stoi Kubusia, tak są w i mu zagra. To są pewniki. Te, dobra, co mamy na pasku, to no, są pewniki raczej. Okej. Okay. Ile ich? 7, chyba 3. Nie, 6. Nie, 3, 6, 7 było. Bo i tak chyba wyjdzie na minusie. No coś, ty, no teraz to same pewniki były. Tu nie ma ani jednego szatana. Nie, serio, Jula, to były no, pewniki. Dobra. O, 157 zarobione. 63 punkty. Łatwiutko, widzowie. Dobra, a koszyk wleciał, tak? No, ale tam były same pewniki, to serio, jestem pewien. Grzyboma. Patrz, łatwiutko, same pewniki. Wszystko było dobre, a ty serio? Co? No tak, to były pewniki. Ja nie mogę. Ja pierdzie... Dobra, ej, a co my możemy kupmy za to koszyk. Kupić? Kupmy koszyk.
A czemu dalej na topce nie jestem? Kunegunda jakaś pospolita jest. Porozmawiaj z Krzysztof. Chcesz się zapisać na konkurs zbierania grzybów? Świetnie. Wystarczy podpisać tu i tu. Kurde, to trzeba się podpisać. Rozpoczęcie już się odbyło, więc na twoim miejscu zacząłbym zbierać grzyby już teraz. No, chyba, że masz jakieś pytania. Dobra, wąsaty. Powiedz dokładnie, na czym polega konkurs. No dobra, no to powiedz. W konkursie masz 6 dni, żeby znaleźć jak najwięcej grzybów i zdobyć jak najwięcej grzybów. Im cenniejszy grzyb, 6 dni, 6 odcinków. Każdy grzyb jest sprawdzany. Możemy zbierać więc grzyby. Jeżeli zbierzesz grzyba, który jest trujący, stracisz punkty. Aha, czy jak się trujące? Rzuć na taśmociąg. Możesz położyć tam cały koszyk. Zwracamy go w nienaruszonym stanie. Okej. Okay. Konkurs organizowany jest każdego tygodnia. Czyli i trwa zdechłe grzyby oni zwracają po prostu. W niedzielę masz czas na odebranie nagrody. Pod warunkiem, że wygrasz. Dobra, a to możemy te grzyby... Do usmażenia? ...na smartfona, gdzie możesz śledzić swoje postępy. Jakaś aplikacja na smartfona, to jest. Udanych łowów grzybiarzy. Grzybiarzu! Grzybiarzu! A to może te grzyby musimy wziąć po prostu odsadzić jakoś, czy coś? Nie. Mi się wydaje, że można je usmażyć. Ty je będziesz sadzał? Nie. Nie da się chyba. Dobra, a jest tu jakiś sklep, gdzie ja mogę coś kupić sobie? Nie da się chyba... Może tym drugim samochodem jechać? Czy nie masz klucz? Julia, a można czyimś samochodem jechać? No jak myślisz, no można czyimś samochodem pojechać? No ale ten grach to różnie jeździsz, żeby tego się pytam. Dobra, a to co jest? Co jest? O tu. Nie wiem. No tam jest myjnia, zobaczyć stację chyba. Czy nie? Naprzeciwko myjni może chyba stację. A gdzie jest sklep? Bo ty mówiłaś o koszykach, że koszyk no, ja mały. Nie wiem. To może da się kupić duży gdzieś. Co? Nie wiem. Zobacz, a tu jest stacja, tak? No ale mogłeś samochodem jechać, no. Dobra, będę benzynę palił. Aha, tam jest myjnia. Tu się wchodzi. Można wejść. Dobry panie. Koszyki, zobacz, jakie duże. O, shit, za 300. Kupuj. Ej, jedzenie kupuję. Nie. Ja kupuję. Same chipsy. Koszyk, kup, bo ci pieniędzy nie starczy. Aha, bo tu mam na czerwono teraz, jak zjadłem. No to musisz się napić. Zobacz, i musisz tak samo spać. Dobra, ale kup ten koszyk. Muszę napić. Jeszcze spać. Ale kup koszyk. Proszę. Nie stać mnie zaraz, no jak, będzie, bo muszę stać, kupić kogoś... jeszcze piwo. Nie no, na grzebie to najlepsze jest piwo chyba, co? No. Kupić ten koszyk. Czekaj, bo muszę zrobić zakupy. Kuba, przyszliśmy tu po koszyk. Po piwo. A nie na zakupy. A, super. Tu, Januszku. Witam w Azure Gas. W czym mogę pomóc? Kuba, koszyk jak tak. Świetnie. Możemy kupić też coś. O! Samochód tu można kupić za 1100. A który to samochód? Ale ty nie masz tyle pieniędzy. O! No to ja się zapytam, co powiesz na 300. Patrz, ja jestem, ja się licytuję, kobieto, bo ja jestem z Podlasia. No tyle to nie. Albo bierzesz za 1100. Nie, no tyle to nie. Albo nie sprzedaję. Nic dobra, nie chcę licytować. To powiesz na 900? A, nie mogę. Nie, no tyle to jeszcze nie gada, chłop. W czym mogę czekaj, ten samochód to stoi przed stacją. Świetnie. Chyba, bo było na nim jakieś obrzędy. Tak? No, 1100 to i tak nie, niska też cena. Jakiś chyba czerwony był. Dobra, ale kup mi koszyk teraz. Nie, no tyle to nie, rozbawiło mnie to. Posłuchaj. To jest ten? Chyba, no. Zobacz, on ma jakieś ogłoszenie. Auto w stanie dobrym do poprawek lakierniczych wyprodukowane w 1995 progi względnie jest? Zdrowe. Jaka? Jak już jest napisane, że progi są względnie zdrowe, to już wiesz, że progi są gnój, nie? Marka Fida Milano. Fida Milano? Ile to ma? 72 konie. Benzynowej. 72 konie. A tu jest cena? Jest cena podobno, okej. Okay. Silnik 1.2. I chłop nie chce się licytować, no. Znaczy nie, on chciał się licytować, tylko może jakbym mu powiedział zamiast 1100 900, to może by jeszcze jakoś przymknęło kolegę, jakby powiedział 300, no to chłop od razu gada tyle, to nie. No to wiesz. No. Albo nie sprzedaje. Ty. Dobra, idź kup koszyk, jak będziemy mieli większy koszyk, to wtedy będziemy co innego kupować.
Co będziemy kupować? No kup ten koszyk, to więcej grzybów. A jabłko kupię. Jezu, jeszcze. Proszę. Masz pan, skasuj to. No już skasował. Już jest 400. W co on tu klika? Nie wiem. Klika w taśmę, żeby taśma mu bardzo ucięła. Dobra, a poczekaj. A to ja teraz będę miał dwa koszyki, czy co? Nie wiem. No i będziesz łupnął dwa. Ale to zrobiłeś... Nie, ten został tu. To jest twój koszyk? No. I co, nie możesz wyjść ze sklepu? Ty, ja będę dwa kosze nosił teraz ze sobą. Ja pierdzielę. Bo jak prawdziwy grzeb. A to może kupić jeszcze ten mały. Kupić ten mały. No ale to tak możesz za kilka koszy mieć? Nie? No nie wiem. Na trzy kosze? Kuś, to ty, może ty takie jutro na grzyby pójdziesz na trzy kosze. To ja kupię kolę jeszcze. Zobacz, jest noc. Trzeba spać, a nie iść na grzyby. A gdzie tu się śpi? Nie wiem. A ten dom, co miałeś taki? Gdzie on był, ten dom? Ten, pod którym był samochód? To nie wiem tego. Dobra, weź samochód i jedziemy gdzieś. Tylko nie wiem, jak tu się steruje po tej mapie, wiesz? Tu był dom. No to, ale najpierw idź po samochód. Samochód gdzie był? Na ten. Nie wiem, gdzieś go zostawiłem, chyba się zgubił. Grzybomacie. I co, jedziemy, trzeba spać, tak? Nie, no nie wiem. Świeci się na żółto? Co? Czyli trzeba się przespać. No, jedźmy do tego domu. Dobra, jedziemy. I później ruszamy na grzyby z dużym koszykiem? Mhm. Dobra. Jośka, na spanie. Poproszę, bez przygód. Nie, będzie dobrze. Można jakieś... Światła? No i po co mnie zagadujesz w trakcie jazdy, kobieto? Wiesz, że do kierowców się nie rozmawia. Cholera, się słup nie, no, przewalił. Nie, no najlepiej się nie odzywać. Ty no, słup przewaliłeś? No, tak? Się wywalił, patrz. Wsteczny. No i zobacz, oni teraz nie przejadą. Idź podnieść ten słup. No do jak ci podniosę słup? Nie wiem, samochodem, jak samochodem przestawiłeś to teraz. Przepraszam. No, ja jadę spać. Nie no. Dobra, jedziemy. Zobacz, nikt nie jedzie, nikt przez ciebie nie jedzie. No ale muza klimatyczna, sam raz żeby jechać dobra, spać. Dobra, a gdzie jest twój dom w ogóle? No nie wiem, pokażę. Ej, to nie ma świateł. Kuba, gdzie masz światła? Stój, stój, bo no czekaj, bo patrzę mapę. Aha, musimy zawrócić się. Nie, chyba nawet nie. Kuba, zanim ty... No proszę cię. Zanim ty dojedziesz, to będzie już rano. To może się nie opaca. Ej, w poszli spadłem. Tak. Nie, serio, to nie było intuicyjne. Zobacz, w ogóle. Zobacz, super, że nikt nie jedzie przed siebie. Ale pasuje ta muzyka do tego pościgu. Daj mi posłuchać muzyki do pościgu. No, tego serio. Zachowałem przez ciebie, bo nie mogłem słuchać. Nie, no daj, ja. Włącz mi tą mapę. Ja nie, nie. O, co to jest? Mapa chyba taka dzika. Chyba włącz światło. Ale nie da się chyba. Zobacz, światła L. Aaaa. Mam światła. No to nie mogłaś wcześniej zobaczyć? No nie wiem, dopiero to zobaczyłam. Nie wiem, kardia. Ty, ja nie widziałem, że tam w lewym głównym rogu jest taka ja legenda teraz jakby. Zobaczyłam. O! Nie, tak było bardziej klimatycznie. Dobra, gdzie jest dom? Czy dojeżdżasz do tego domu? Ty, a później się da kupić jakiś helikopter, żeby mógł na grzyby chodzić jak z Colim na koncert. Gdzie jest dom? Tu chyba. Nie. U mechanika możesz naprawić i przemalować co? To samochód się niszczy? A nie? Nie wiem, myślałem, że nie. Dobry wieczór. Kuba, idź spać. Zobacz, na żółto się jesteś świeci. U dziadka? Powiedz mu, żeby zaszedł kiedyś do łysego, bo wspominamy trochę. Łysy. Też łysy jestem. Chcę naprawić auto. 200 zł straciłem już przez ciebie. Jak straciłem? No bo 200 zł muszę na naprawę wydać, kobieto.
Przez to twoje nawalanie po krzakach. A mówiłem, nie gadaj do mnie, jak jeżdżę. Ale to jest twój samochód. Idź spać teraz. Idę. Tylko nie wiem, gdzie jest dom. Dobra, słuchajcie widzowie, ja zajmę się tym, aby odnaleźć dom, a wy, jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, gdzie przetestujemy nasz nowy nabytek w postaci wielkiego kosza na grzyby. On jest dwa razy większy. No i w kolejnym odcinku może postaram się nauczyć Julię zbierać grzyby, bo widzę, że ona małe ma pojęcie odnośnie dobrych grzybów, a złych. I kto o tym mówi? Specjalista od grzybobrań. Tak? No. Ja jestem ciekawa, co my jutro znajdziemy, co Kuba znajdzie. No, zapraszam was na Instagramie, zobaczyć nasze jutrzejsze połowy. A dzisiaj wam dziękuję i życzę wam wspaniałego weekendu. Cześć. Trzymajcie się.